Cześć kochani, witajcie ponownie na kanale Jenny Beauty Vlog. W dzisiejszym filmie wykonamy sobie wspólnie makijaż nowościami, które kupiłam na promocji w Sephorze, właściwie na wyprzedaży w Sephorze, bo po świętach, właściwie po nowym roku było minus 50% na bardzo, bardzo dużą ilość rzeczy. Także ja sobie kupiłam kilka, niestety nie wszystko co chciałam udało mi się kupić, bo po prostu było już wyprzedane, ja trochę późno wzięłam się za zakupy. Ale kilka rzeczy fajnych znalazłam. No i właśnie zaczniemy dzisiaj od palety. Jest to paleta Too Faced Pumpkin Spice. Już wam pokażę, jak ona w środku wygląda, jak mi się uda ją otworzyć. W ogóle tą paletę kupiłam nawet jeszcze taniej niż 50% taniej, bo jeszcze dodatkowo wszedł mi kod rabatowy. Minus 20%, także dałam za nią niecałe 95 zł chyba. Także myślę, że dobry deal jak na Too Faced. Tak wygląda opakowanie. Myślę, że całkiem ładne. Pachnie bardzo ładnie. Tak słodko. Myślałam, że będzie bardziej trochę cynamonem pachnieć. Coś takiego, no ale pachnie po prostu słodkawo. Mamy lusterko w środku jeszcze zaklejone. I tak prezentują się kolory. Myślę, że paleta jest ciekawa, także już się nie mogę doczekać, aż wykonam nią makijaż. Ale najpierw, jak to zwykle u mnie bywa, przejdziemy do swatchy. Touch me no more.
Jakbyście się zastanawiali, dlaczego pędzel, którego używałam do cieni matowych, był taki brudny w międzyczasie, to po prostu używałam czyścika, bo jedna z Was mi odpowiedziała, że sobie między aplikacją właśnie tych cieni matowych, pędzlem, czyściła go czyścik. W sumie mega dobry pomysł, bo teraz mam tylko jeden pędzel do mycia, a nie 12, bo chyba 12 tutaj cieni matowych było. Także dziękuję. Skorzystałam z tej rady. I jeżeli chodzi o cienie, to najpierw Wam pokażę, jak wygląda paleta. No, cienie matowe się osypały trochę. Jeżeli chodzi jakby o ich wykończenie, to nie jest to taki tępy mat, tylko on jest taki miękki, taki, nie wiem, takie przyjemne się te cienie wydają na powiekach, takie silikonowe wręcz bym powiedziała. Ale niestety zauważyłam, że część cieni nakłada się lepiej, a część nakłada się gorzej, przynajmniej podczas swatchy, nie wiem jak to będzie podczas makijażu, ale niektóre cienie robiły, miałam wrażenie, trochę takie plamy. Także zobaczymy za chwilę, jak to będzie w makijażu. Natomiast jeżeli chodzi o cienie błyszczące, no to tutaj mamy jakby dwa wykończenia. Mamy takie cienie mocno, naprawdę mocno błyszczące. Chyba ze trzy takie tutaj mamy. I trzy takie trochę mniej błyszczące, w czym dwa są satynowe po prostu. Takie zwykłe satynowe cienie. Jeżeli chodzi o kolorystykę, powiem Wam szczerze, że mi się podoba. Może nie wszystkie tutaj cienie są jakieś takie mega, ale ogólnie jest ładnie i myślę, że za taką cenę, za jaką ja kupiłam tą paletę, to też jest jak najbardziej ok. 220 zł chyba ona kosztuje normalnie, to nie wiem, czy bym się skusiła na tą paletę, raczej nie. Ale za niecałą stówkę spoko. Na powiekach mam już bazę z Urban Decay i teraz mogę przejść do makijażu i zacznę od tego jasnego, takiego lekko różowego beżu. Whipped Cream się nazywa. Ja nałożę sobie podłuki brwiowe z jednej i z drugiej strony, bo dzisiaj zrobię trochę inaczej niż zwykle robię i zrobię na jednym oku makijaż jeden, a na drugim drugi. Teraz puchatym pędzelkiem nałożę sobie ten taki żółto-pomarańczowy cień Pumpkin Spice w załamanie. Troszkę mniejszym pędzelkiem nałożę sobie odcień taki trochę zgniłej zieleni, lekko kaki. I to jest Sweetie Pie. Jego sobie też tutaj nałożę trochę w załamanie, ale niżej i nie będę go tak wysoko wyciągała. Wracam do Pumpkin Spice i dokładam tutaj troszkę wyżej. Teraz pędzelkiem, którym nakładałam sobie Sweetie Pie, czyli dalej tym, nałożę sobie Spice Baby. Tu od zewnątrz. I wracam do pędzla, którym nakładałam Pumpkin Spice i rozcieram, ale już nie dokładam tego Pumpkin Spice. Wracam do cienia Sweetie Pie, czyli o tej zgniłej zieleni i dokładam sobie tutaj troszkę bliżej wewnętrznego kącika. Właściwie na całą powiekę. Biorę odrobinę Pumpkin Spice i też sobie tutaj dokładam, tylko że załamanie, żeby był ten kolor bardziej widoczny. Czas na NYX Glitter Primer i nakładam sobie go tutaj mniej więcej na połowę powieki. I tam, gdzie nałożyłam ten NYX Glitter Primer, nałożę sobie teraz ten błyszczący zielony cień. On się nazywa Fall Vibes. Wracam do cienia Spice Baby, czyli do tego takiego brązu. I troszkę sobie tu dołożę. Z drugiej strony w załamanie położę sobie cień A La Mode, taki przygaszony róż. Bardziej precyzyjnym pędzlem dołożę sobie cienia You Spicy, czyli tego takiego różowo-fuksjowego. Też w załamanie, ale dużo precyzyjniej i niżej. I wracam do cienia A La Mode. Przed chwilą był u mnie pan kurier. No i nieco się musiał zdziwić, jak mnie zobaczył. W takim
różnokolorowym makijażu oka. I tym samym pędzelkiem, którym nakładałam ten różowy cień, wezmę sobie cień Coco Drizzle. Taki ciemny, ładny bardzo brąz. I sobie tutaj przyciemnię zewnętrzny kącik. I dodatkowo dołożę sobie odrobinę cienia Spice of Life, czyli tego takiego ciemnego fioletu. Położę go na tym brązie. Dalej tym samym pędzlem nabiorę sobie Love You a Latte. To jest taki troszkę ciemniejszy, przybrudzony róż. I nałożę sobie go na całą powiekę. Wracam do Coco Drizzle i jeszcze sobie tu troszkę dołożę tego właśnie ciemnego, chłodnego brązu. Teraz wracam znowu do You Spicy, tylko tym takim bardziej puchatym pędzelkiem. I sobie troszeczkę tutaj dołożę, bo mam wrażenie, że ten brąz przyćmił ten róż. Chciałabym, żeby go jednak było troszkę widać. I tym samym pędzlem wracam do Alamode. I teraz znowu czas na NYX Glitter Primer. Sobie go tutaj troszkę rozrobię na dłoni. I nałożę tutaj na, no też wewnętrzną część powieki. Czyli jakby makijaż w sumie będzie podobny do tego poprzedniego, tylko utrzymany w innej kolorystyce. Tak ogólnie rzecz biorąc. I teraz pytanie. A może wezmę ten cień One Piece of Me. On jest taki bardziej chłodny, fioletowy i on nie jest tak mocno błyszczący jak ten fiolet. Ale jednak wezmę też tego ciemnego, bardziej błyszczącego fioletu PSL and Chill i dołożę sobie go tutaj troszkę na zewnątrz, czy bardziej na środku powieki. I teraz wracam do cienia You Spicy. Sobie tutaj troszkę rozblenduję. I do tego ciemnego brązu, ale dokładam dosłownie odrobinkę, żeby tutaj troszkę połączyć ładniej te przejście. Wracam do cienia Whipped Cream, czyli do tego jasnego beżyku, takiego lekko różowego i sobie tutaj dołożę jeszcze troszkę podłuki barwiowe, żeby to wszystko ładniej wyglądało, ładnie się połączyło. I to na razie tyle, jeżeli chodzi o cienie do powiek. Teraz przejdę sobie do eyelinera, bo kupiłam nowy eyeliner na promocji i to jest, w ogóle kupiłam zestaw taki z tuszem i z eyelinerem, to jest Huda Beauty. Tutaj niby wartość produktów w zestawie by wynosić 254 zł, cena zestawu to było 199, a ja kupiłam za 99,50. I tu w środku mamy właśnie tusz do rzęs i eyeliner, a bo to jest Pencil and Liquid, czyli mamy jakby w kredce i w płynie. No dobra, no to zaczniemy od eyelinera. Zobaczymy, jak się tym pracuje, bo ja z kreskami to mam, wiecie, trochę pod górkę. No ale zaraz się przekonamy. Tak to wygląda. I teraz tak, z tej strony pewnie będzie liquid. On jest w pędzelku i strasznie dużo się go nabiera. A z drugiej strony pewnie będzie w takim razie kredka, tak. No dobra, no to z jednej strony po prostu posłużę się kredką, a z drugiej strony tym eyelinerem w pędzelku. Także no, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać na koniec. Z tej strony sobie wezmę kredkę. Powiem Wam, że nie jest to największa kredka na świecie. W sensie maluję, ale nie jest to, wiecie, jakieś takie szałowe. Bo nie jest to taka kredka żelowa, bo żelowe kredki tak mega super suną. No ale coś tam widać, nie? Też może na tym cieniu takim błyszczącym nie bardzo ono się chce przenosić. Może sobie także spróbuję sobie ją rozetrzeć.
No, nie będzie to moja ulubiona kredka. Dobra, mam jakiś taki skośny pędzelek. Spróbuję troszkę rozetrzeć. O, i chyba będzie problem z tym, bo ona bardzo szybko zastyga. Coś tam się roztarło, ale trzeba z nią na pewno szybko pracować z tą kredką. Bo ona jest taka po prostu zastygająca. No nic, no tak to zostawię. Widać tutaj lekkie takie przyciemnienie, ale no szału nie ma. Jak dla mnie. Może na przykład na linię wodną by się lepiej sprawdziła. A teraz z drugiej strony spróbuję sobie zrobić kreskę tym eyelinerem w liquidzie. Tylko muszę troszkę... Może o rękę. No, czarny jest. To nie można powiedzieć, że nie. Nie pachnie za ładnie. Mam wrażenie, że ten eyeliner ma taką trochę jakby śliską konsystencję. Wiecie, on nie daje takiego matowego wykończenia, no chyba, że jeszcze nie zdążył zastygnąć. Taki śliski mi się wydaje. Jakkolwiek to nie brzmi. Nawet się nim dość dobrze maluje. Mimo tego, że ja nie bardzo umiem. To tak myślę, że nawet to wygląda. Troszkę sobie tu jeszcze poprawię później i będzie ok. Także jak na razie eyeliner no, jest w porządku, prawie zastygł. I widzicie, on nie jest taki całkiem matowy, tylko jest taki lekko błyszczący. No dobra, no to eyeliner mamy. Gdzieś tu teraz mi zniknął, o tu jest tłuszcz do rzęs. I on też jest dwustronny. On się nazywa jak? Nie wiadomo jak. A, Huda Beauty Legit Lashes. No powiem wam, że opakowanie jest takie porządne. I tak, z jednej strony mamy silikonową szczoteczkę, która jest taka wygięta. O, i już od razu w środku są jakieś farfocle. Nie wiadomo skąd, bo przecież tego nie dotykałam tym niczego. Strasznie dziwne. A chyba, że on ma jakieś takie... Tak, bo to jest curl and length, czyli podkręcenie i wydłużenie. I tutaj w środku mamy takie właśnie 5-milimetrowe fibers, powiedzmy, no sznureczki takie, wiecie, coś, co ma po prostu wydłużyć rzęsy dodatkowo, czyli to nie jest tak, że ja to wyciągam z tego, bo to jest coś zepsute, albo było otwierane, tylko po prostu tak ma być, brawo ja. Także przemilczmy to, a z drugiej strony mamy szczoteczkę, chyba taką, a nie, też jest silikonowa. I wygląda w ten sposób. No, cieszę się bardzo, że jest to silikonowa szczoteczka. I ta strona ma nam dawać objętość. I w tym też mają być takie jakby kłaczki. Tu niczego nie widzę. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy teraz. Najpierw sobie podkręcę rzęsy zalotką, bo zawsze to robię. Tutaj nie jest nigdzie napisane w jakiej kolejności tylko używać, także ja sobie najpierw użyję może volume. Czyli tej szczoteczki. Z jednej strony, a z drugiej strony zrobię na odwrót. O, i zobaczymy jaka jest różnica. Dużo się tego tuszu nabiera na szczoteczkę. Troszkę to skleja rzęsy. Na pewno mam rzęsy trochę posklejane, ale no poza tym tutaj wiele nie jest zrobione. Są pogrubione. No dobra. Teraz spróbujemy użyć tej drugiej strony. I to jest curl and length, czyli to powinno podkręcić mi te rzęsy i je jeszcze wydłużyć. I ta szczoteczka, mam wrażenie, że mi je też troszkę rozdzieli, dlatego nie czekam, aż mi to zastygnie. Ale powiem wam, że ta pierwsza strona, której używałam, ta taka, co ma nadawać objętości, faktycznie mocno skleja te rzęsy.
Teraz tutaj już, no, ciężko cokolwiek więcej z tym zrobić. Tak to wygląda. Z drugiej strony nałożę sobie tusz najpierw tą końcówką, a później tą drugą i zobaczymy, jaka będzie różnica. Czy w ogóle jakaś będzie. No i tak na pierwszy rzut oka już na pewno, jakbym miała wybierać między stronami, to ta strona mi się dużo bardziej podoba, w sensie ta końcówka. Ona tak bardziej wyczesuje rzęsy i faktycznie unosi je, podkręca. Ale zaraz jeszcze dołożę tego tuszu z drugiej strony. Tą końcówką i zobaczymy. No i jak to zrobiłam w tej kolejności, to tutaj te rzęsy są uniesione. Faktycznie ta druga końcówka dodała objętości i wyglądają moim zdaniem dużo lepiej niż rzęsy z tej strony. Także na pewno będę używała tej maskary w ten sposób, że najpierw tą stroną podkręcającą, a później dopiero tą stroną, która dodaje objętości, bo dużo lepiej to wygląda. Ja się jak zwykle ubrudziłam tuszem, także poczekam chwilę, aż mi to zaschnie, zeskrobię sobie to, wyczyszczę sobie obszar pod oczami i zaraz do Was wracam. Jeśli chodzi o ten eyeliner, to muszę przyznać, że jest on bardzo, bardzo trwały, bo próbowałam go przed chwilą zmyć z dłoni. Najpierw olejkiem do makijażu i nic z tego, jak widać, a później płynem micelarnym i no dalej mam go na dłoni, także stwierdziłam, że dobra, później to zrobię. Ale jest bardzo trwały, także myślę, że dla wszystkich osób, które na przykład oczy łzawią, jak najbardziej taki właśnie eyeliner schudy, albo to jest waterproof, smudgeproof, fadeproof, 48 godzin, extreme wear, no to dlatego jest taki trwały. Okej, okay. Dalej jeżeli chodzi o moje zakupy, to kupiłam sobie taki zestaw Start w odcieniu, to jest Light Neutral 22N i ja mam taki korektor. Także kupiłam sobie po prostu na zapas, bo ten zestaw kosztował jakieś 64 zł, był 50% tańszy. Plus dodatkowo jeszcze ta maskara. No dzisiaj jej nie użyję, ale mam maskarę dodatkową, także kiedyś tam sobie sprawdzę. Więc myślę, że mega dobry deal. Szkoda, że tego jaśniejszego odcienia nie było, bo też bym wzięła, ale zamówiłam sobie ze strony Tarte, także i tak do mnie przyjdzie. A teraz już właśnie sobie przejdę do makijażu twarzy i na sam początek użyję takiego korektora z BK. Under Eye Brightening Corrector. Korektor. I ja go już mam jakiś czas, ale tak rzadko go używałam, także nawet już nie pamiętam. On ma taki lekko różowy kolor, więc mam nadzieję, że mi troszkę jakby zniweluje te zasinienia pod oczami. Troszkę sobie go tu nałożę. On ma taką tłustą konsystencję, także też jestem ciekawa, jak ten korektor Start, który zaraz będę na górę jakby nakładała, się z nim połączy. No ta strona wygląda zdecydowanie bardziej świeżo od tej strony. Nie wiem, czego troszkę za dużo nie nałożyłam. Jeszcze na drugą stronę sobie nałożę. On też jest taki właśnie tłustawy, nawilżający. Mam nadzieję, że mi się nic nie zważy, no chociaż nie powinno, ale nigdy nic nie wiadomo. No i jeszcze jeżeli chodzi o te rzęsy, no to moim zdaniem zdecydowanie ta strona wygląda lepiej, na której najpierw nakładałam tą szczoteczką podkręcającą tusz, a później dopiero tą dodającą objętości. Tutaj było na odwrót i ta strona mi się mniej podoba. Dajcie znać, co wy myślicie. Teraz właśnie nałożę sobie na ten korektor z Becky Tarte Shape Tape. A odrobinkę sobie tu nałożę, żeby zobaczyć, jak to się razem połączy, a później sobie nałożę podkład. Używam jednej z moich ulubionych gąbek z Boho Beauty. Pokazywałam Wam zresztą i korektor Start i właśnie te gąbki z Boho Beauty w ulubieńcach no, kolorówkowych, makijażowych zeszłego roku. Bardzo, bardzo lubię te gąbeczki, naprawdę są super. Wszystkie są mega, mega miękkie. Dobra, teraz na razie na resztę twarzy nałożę sobie też podkład, który Wam pokazywałam w ulubieńcach roku. To jest Belle Hypoallergenic Perfect Skin Liquid Makeup by Marcelina.
ta pipetka tutaj tylko jakby... By była zamiast pipetki pompka, to by był podkład idealny, naprawdę. Idealny na co dzień. I dzisiaj wszystko utrwalę sobie pudrem od Lory. Translucent Loose Setting Powder. Zarówno obszar pod oczami, jak i po prostu całą twarz. A tak właściwie to skłamałam, bo boki twarzy utrwalę sobie pudrem Aksamit z Glam Shopu. Tym takim rozświetlającym. Powiem wam, że podoba mi się połączenie tego korektora Start i korektora od Becky. Mam wrażenie, że ten obszar pod oczami wygląda tak bardziej świeżo. Także ładnie. I mega, mega podoba mi się efekt, jaki daje ten puder rozświetlający z Glam Shopu. A też nie bez powodu był w ulubieńcach. To co prawda nie jest paleta tegoroczna z Hourglass, ale wydaje mi się, że tegoroczna jest stosunkowo podobna i też była właśnie na promocji w Sephorze, -50%, także komu się udało, temu zazdroszczę. Naprawdę zazdroszczę, że właśnie znalazł tą paletę na takiej promocji. A ja sobie po prostu użyję tej, którą mam. No wiecie, nie potrzebowałam już kolejnej, więc nie kupowałam, ale no jakbym ją znalazła za 50% mniej, to pewnie bym się skusiła. Także wezmę sobie, pomieszam te dwa odcienie brązu. Bo jeden jest dla mnie troszkę za jasny, drugi jest dla mnie troszkę za ciemny, także robię sobie miks. Teraz czas na róż i też pomieszam sobie te dwa róże, bo jeden jest ciepły, drugi jest chłodny. Ja z jednej strony mam chłodny makijaż, z drugiej strony ciepły, także zrobię miks i powinno pasować. W ogóle te palety z Hourglass są naprawdę przepiękne. I bardzo wydajne, naprawdę bardzo, bardzo wydajne. A jeżeli chodzi o rozświetlacz, to wezmę sobie dzisiaj, użyję tej palety, która powstała we współpracy Nicole Guerreiro oraz Anastazji. Pokazywałam wam ją też w ulubieńcach roku. Jest piękna, naprawdę piękna jest ta paleta. I wezmę sobie ten odcień numer 143. Teraz skończę sobie dolną powiekę i sięgam najpierw po cień Pumpkin Spice, czyli ten taki żółto-pomarańczowy. Nie chcę mieć mocnej dolnej powieki, bo szczerze w sumie nawet bym tak zostawiła jak jest i nie wiem, tak nie zrobić, ale odrobinę sobie dołożę tego cienia i właśnie tego cienia sobie dołożę tutaj, od tej strony. Patrzcie w ogóle, jaki pigment teraz uzyskałam. Wyczyszczę sobie ten pędzelek o czyścik. I z drugiej strony sięgnę sobie po ten różowy cień You Spicy i zrobię dokładnie to samo na dolnej powiece, tylko po prostu innym cieniem. I żeby było jeszcze weselej, to z jednej i z drugiej strony w wewnętrzny kącik nałożę sobie odrobinę tego cienia, takiego błyszczącego różu Oh My God. Ale dosłownie odrobinkę, bo nie chcę już tutaj, wiecie, przesadzać. Dobra, makijaż już jest skończony. Ja sobie poza kadrem zrobię brwi, bo to zawsze u mnie mega długo trwa, a tutaj nie mam niczego nowego, żadnej filozofii nie ma. I zaraz do was wracam, bo jeszcze zostały usta. Okej, okay, no to brwi mam gotowe. Zrobiłam sobie kredką Spezę z Golden Rose i żelem My Secret. Jeszcze sobie utrwalę makijaż taką mgiełką od Wet n Wild. Powiem wam, że bardzo fajna jest ta mgiełka i mega ładnie pachnie. No i teraz ostatni produkt, który kupiłam sobie na promocji -50% w Sephorze i to są pomadki z Pat McGrath. I tu są takie mini pomadki. Mega w ogóle fajnie to wygląda jako prezent nawet dla kogoś. Jestem przygotowana i mam nożyczki, bo już próbowałam przed chwilą otworzyć, ale nie dało rady. Także odcięłam sobie górę i już sobie zobaczymy, jak te pomadki wyglądają. One są naprawdę takie mini. W ogóle ja myślałam, że to są takie kartonowe opakowania, to już jest pomadka. No to dobra. Okej. Okay. Jejku, jakie to są maleństwa.
Nie spodziewałam się, że będą aż tak małe te pomadki, ale zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, tylko sobie je otworzę. Takie, no powiem Wam, że za 100 ileś złotych to trochę słabo. Popatrzcie, jakie to są maleństwa. Ale wyglądają przepięknie, naprawdę. Opakowania też są super. Także, no. I takie użytkowe kolory. Nie pachną. Znaczy, mają jakiś taki chemiczny zapach. Ale dobra. Zobaczymy sobie po kolei, jak to na ustach wygląda. I dobrze, zacznę od koloru Executive Realness. I to są w ogóle pomadki matowe. Ale powiem Wam, że wyglądają pięknie, naprawdę pięknie. Ciekawe, jak się aplikują. Mega łatwo sunie ta pomadka po ustach. Przydałaby się konturówka, ale wiecie, to tylko kolor chcemy sprawdzić. Aplikacja pierwsza klasa. Dobra, nie będę tego poprawiała już lepiej, bo i tak zaraz to zmyję. Ale tak wygląda kolor. Pasuje w sumie do tego makijażu. Jak widzicie, to wykończenie pomadki nie jest takie całkiem matowe, tylko jest takie trochę bardziej świetliste. I ona też bardzo łatwo sunie po ustach. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, bo myślałam, że to będzie bardziej taki tępy mat. Nie wiem dlaczego, ale tak myślałam. A tu się okazuje, że bardzo, bardzo łatwo sunie po ustach. Mam wrażenie, jakbym miała w sobie jakiś olejek. Ona jest mega przyjemna. I kolor też jest bardzo ładny. Teraz wezmę sobie kolor Elson 2, czyli taką piękną czerwień. I tak wygląda ta czerwień. Bardzo ładny kolor i taki, no sprawia, że zęby wydają się bielsze. Też ta pomadka jest tak samo jak tamta poprzednia. Wydaje mi się, że to jest to samo wykończenie, zaraz Wam powiem. Tutaj mamy Matte Trans Lipstick i tutaj też mamy Matte Trans Lipstick. Tak, to jest to samo wykończenie. I szczerze mówiąc, fajnie, że kupiłam zestaw takich trzech miniaturek, bo mam trzy kolory do wypróbowania i mogę zobaczyć, jaka jest formuła. Wydaje się być bardzo komfortowa, kolory twarzowe, także super, bardzo się cieszę. Została mi ostatnia pomadka, którą sobie już dzisiaj zostawię. Ona jest w odcieniu Soft Core i to jest znowu to samo wykończenie, takie matowe. Muszę się sięgnąć po lusterko i teraz już muszę się trochę bardziej postarać z aplikacją, żebym sobie za bardzo nie wyjechała. I tak wygląda ta pomadka. Też jest bardzo ładna. W ogóle wszystkie te trzy kolory mi się podobają. Jestem bardzo zadowolona z kolorystyki. To jest taki chłodniejszy róż, taki trochę chłodny, pudrowy róż, takie mam wrażenie. Ładny, bardzo ładny kolor. I naprawdę komfortowe są te pomadki. Znaczy nie wiem, jak będzie na dłuższą metę, ale tak jak na chwilę nałożyłam, są komfortowe. Także naprawdę się cieszę, że dorwałam ten zestaw, bo jak chciałam go kupić razem z zestawem od Fenty, to mi anulowali zamówienie. I niestety no, Fenty już nie było, ale zamówiłam sobie jeszcze raz. Przynajmniej same pomadki mam, także super. No i cóż, kochani, tak prezentuje się skończony makijaż. Pokazałam Wam kilka nowości, które sobie zamówiłam podczas wyprzedaży w Sephorze. Ta wyprzedaż się jeszcze nie skończyła, przynajmniej jak nagrywam ten film, więc może jeszcze gdzieś tam coś tam znajdę fajnego, ale myślę, że już nie powinnam przesadzać i już dość, tak szczerze. I szczerze jestem naprawdę zadowolona praktycznie ze wszystkiego, co sobie kupiłam. No wiadomo, ten zestaw od Tarte, mega deal, moim zdaniem super. Tym bardziej, że ja ten korektor uwielbiam i no, korzystam z niego na co dzień. Także fajnie było go kupić 50% taniej plus jeszcze ta maskara. Z tych szminek od Pat McGrath też jestem bardzo zadowolona. Uważam, że jeżeli chodzi o opakowania, to wyglądają przepięknie, mega ekskluzywnie i no, naprawdę podobają mi się po prostu. I też kolory pomadek są moim zdaniem bardzo dobrze dobrane. Wiecie, nie są to takie jakieś nieużytkowe kolory, jakiś na przykład ciemny fiolet, albo jakiś taki bardzo ciemny brąz, albo czerń, albo jakiś taki jaskrawy róż, tylko są to takie kolory, które naprawdę można użyć czy na co dzień, czy na wieczór. Także mega fajnie. Jeżeli chodzi o paletę od Too Faced, to powiem Wam szczerze, że też jestem zadowolona. Podoba mi się to, jak te makijaże dwa wyszły. Osobiście bardziej podoba mi się ta strona.
W sensie, jeżeli chodzi o cienie, po prostu kolory mi się bardziej podobają. Ale jestem ciekawa, która strona makijażu oka Wam się bardziej podoba. I szczerze, no za 95 zł to myślę, że tą paletę warto kupić. Za 200 coś zastanowiłabym się, jeżeli Wam się kolory podobają, to na pewno jest tutaj dobra jakość. Szczególnie cienie matowe mi się podobają, bo te błyskotki, no to ja jednak preferuję, wiecie, takie błyskotki. Takie naprawdę błyszczące błyskotki, takie jak są dostępne w Glam Shopie. Jak do tej pory dla mnie Glam Shop to jest pod względem błyskotek chyba najlepsza marka. No nie mówię tutaj oczywiście o pigmentach sypkich, ale jeżeli chodzi o takie prasowane, to chyba najbardziej jednak lubię te z Glam Shopu. Ale ogólnie paleta jest naprawdę fajna i za taką cenę, za jaką ja ją kupiłam, to myślę, że nie ma czego żałować. A jeżeli jeszcze chodzi o zestaw od Huda, no to tak, eyeliner. Powiedzmy, że jest ok, dobrze w sumie mi się tą kreskę malowało i jest mega, mega trwały, naprawdę. Ta kredka tutaj to taka se jest. Znaczy może wiecie, na linię wodną będzie lepsza, czy na... jeżeli bym na przykład szybciej ją po prostu trochę rozblendowała, no to wtedy by to lepiej wyglądało. Ale eyeliner jest ok, kredka taka se. Natomiast jeżeli chodzi o tusz do rzęs, to powiem Wam, że mega mi się podoba efekt, jaki uzyskałam na tym oku. A w ogóle dolne rzęs nie malowałam, teraz się zorientowałam. Na tym oku mi się podoba... Nie, na tym mi się podoba efekt, jaki uzyskałam. Bo najpierw używałam tej takiej podkręcająco-wydłużającej części, a dopiero później tej takiej, która nadaje objętość. I dzięki temu ten efekt jest taki mniej posklejany i po prostu ładniejszy. Uniesione są te rzęsy, ładnie rozdzielone. Podoba mi się, po prostu mi się podoba. Także myślę, że... albo mam nadzieję, że z tej maskary będę zadowolona. I myślę, że za stówkę taki zestaw, gdzie w sumie jeden produkt wychodzi za 50 zł, to jest naprawdę dobry deal. Pozostałe produkty już mam długo, czy tam trochę dłużej niż te, bo te są nowiutkie u mnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać, jak Wam się podoba mój makijaż. Która strona makijażu Wam się bardziej podoba? Czy taka chłodniejsza, fioletowo-różowa? Czy jednak ta taka ciepła, pomarańczowo-żółto-zielona? Jestem bardzo ciekawa i dajcie też znać, co Wy kupiliście na wyprzedaży w Sephorze, czy w ogóle na coś się załapaliście, bo no nie było to takie łatwe, żeby dostać to, czego się chciało. Jeszcze polowałam bardzo, bardzo, bardzo na zestaw od Huda z pomadką i z paletą, tą taką nude, ale tą taką medium i no niestety nie dostałam. Tak samo bardzo chciałam zestaw od Fenty, ale też go nie dostałam. Trudno. Może innym razem, ale dajcie znać, co Wy kupiliście. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie mi łapkę w górę, napiszcie jakiś miły komentarz, udostępnijcie ten film swoim znajomym. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Pa!